potrzebujesz narodzić się na nowo. Każdy z was potrzebuje narodzić się na nowo. A teraz powiem ci, co to oznacza praktycznie. Potrzebujesz uznać to, że jesteś grzesznikiem. Potrzebujesz uznać to, że nie jesteś w stanie sam zasłużyć na zbawienie. Potrzebujesz uznać to, że cokolwiek byś nie zrobił, to nie jesteś w stanie zadowolić Boga, dlatego że zgrzeszyłeś przynajmniej raz w tym życiu. Potrzebujesz uwierzyć w to, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za ciebie. To ty powinieneś umrzeć za swoje grzechy, a On zapłacił tę cenę, On spłacił ten dług. Potrzebujesz uwierzyć, że On poszedł na krzyż za ciebie i potrzebujesz uwierzyć, że On zmartwychwstał, pokonując śmierć. I potrzebujesz przyjąć to praktycznie. Potrzebujesz uczynić to swoim Panem i Zbawicielem. Jeżeli to zrobisz, jeżeli to zrobisz z wiarą, będziesz zbawiony. I to jest twoja prawdziwa potrzeba. To jest twoja rzeczywista, realna potrzeba. Tobie się wydaje, że ty potrzebujesz powietrza. Tobie się wydaje, że ty potrzebujesz jedzenia. Tobie się wydaje, że ty potrzebujesz mieć ciepłe ubranie w zimie. Ale to wszystko są potrzeby drugo- i trzeciorzędne wobec tego, jak wielką potrzebą twoją jest narodzić się na nowo. Dlatego, że to po prostu decyduje o twojej wieczności, człowieku. Ile ty jeszcze będziesz? 10, 15, 20, może 30 lat i co później? To, czy narodzisz się na nowo, czy się na nowo nie narodzisz, decyduje o twojej wieczności. To jest twoja największa potrzeba. To jest potrzeba, z którą nic innego nie może się równać. Nie wiesz, ile będziesz żył. Nawet jeżeli jesteś młodym człowiekiem, to dobrze wiesz, że ludzie umierają w różnym wieku. Wczoraj, dobrze mówię, wczoraj ukraiński samolot spadł. 5 ludzi zginęło. I co? Czy myślisz, że przedwczoraj myślałeś o tym, że wczoraj zginął? Nie wiesz, ile mieli lat, ale przypuszczam, że to nie byli 100-letni starcy. A skąd wiesz, ile ty będziesz żyć? Narodź się na nowo. Potrzebujesz narodzić się na nowo. Uznaj swoje życie bez Boga za błąd. Uwierz w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Uczyń go swoim Panem i Zbawicielem. To jest nowe narodzenie. Jezus wraca na tę ziemię. On wróci niedługo. Tak jak odszedł w chwale, tak wróci w chwale. Wtedy będzie już za późno. Teraz masz czas, by się upamiętać. On wróci jako potężny Bóg. Król królów i sędzia. Jeżeli nie pojednasz się z nim przez krew Jezusa, jeżeli nie obmyjesz się w Chrystusa, jeżeli nie zostaniesz przez tę krew usprawiedliwiony, to będzie sobą krucho. Nie czekaj, bo nie wiesz, czy masz czas, może tylko w ogóle nie masz. Naród się dziś na nowo.